Anita, Jacek, za wami dzisiaj bardzo wzruszający odcinek. Czy właśnie jest łatwo utrzymać emocje na wodze, jak się tańczy z bratem? No nie jest łatwo. Na próbie kamerowej popłakałam się chyba, przypłakałam cały walc. Jest to trudne, no ale też wiem, że emocje nie mogą zawładnąć jakby schematem i strukturą, w której tańczymy, więc spróbowałam się opanować. Ale dla mnie to było bardzo wielkie doświadczenie, bardzo wzruszające i to, że mój brat się zgodził, żeby ze mną wystąpić, z nami. Mój brat nie ma doświadczenia w tej przestrzeni show biznesu, jest żołnierzem, pracuje jakiś w ogóle w totalnie innej strukturze i też on powiedział tak, a ja wiedziałam, jaki to jest stres. Jest to dla mnie niesamowite wsparcie naszej relacji, to, że on jest w stanie dla mnie wszystko zrobić. Przed tańcem, o czym nie ma tego widać w ogóle w telewizji, mocno krzyknęłaś. Jako taka właśnie tak, jak taki właściwie, nie wiem, doping, czy co to miało być właśnie, Anita? Wiesz co, to jest taki moment przed występem, że ja po prostu muszę wyrzucić z siebie energię po to, żeby się skupić na tym, co mam zrobić tu i teraz. Znaczy, to, że na nas patrzy 2 miliony widzów, że jest w studio, jest w ogóle fuli na widowni, że te bodźce są, wiesz, bardzo mocne, bo tu masz robić to, tu kamera, tu ludzie, tu oklaski. To jest dla mnie taki moment oczyszczenia i zebrania tej energii po to, żeby stanąć i zrobić to, Jacku, co na treningu robiliśmy przez te 5 dni. Tak jest. Nie, tutaj twój brat podczas rozmowy z Pauliną przyznał, że ty jesteś dla niego jedną z najważniejszych kobiet na świecie, oprócz żony. No właśnie, te słowa dodatkowo budują, usłyszane na wizji. Tak, bardzo, bo no wiesz jak jest, w tym świecie, który pędzi, ciągle przemieszczamy się z miejsca na miejsce, nie ma takich momentów, albo one rzadko występują, takiego prawdziwego spotkania i spojrzenia sobie w oczy z drugą osobą i jakby to, jakby nie mamy czasu na wysłyszenie tych prawdziwych słów. Więc jeśli mój brat w tym show powiedział takie słowa, to ja je absolutnie wysłyszałam i są dla mnie wspaniałe. Zauważyłem, że na zakończenie przed samymi wynikami jednak uroniłaś łezki i no była potrzebna chusteczka. Była, a z różnych powodów. Była. Ale byłam szczęśliwa, że po prostu zatańczyliśmy z bratem. Jacku, no właśnie, jak ci się trenowało brata Anity? No już mówię to kolejny raz, wyśmienicie. On wiedział, wkleił się w ten program szybciutko. Widziałem w jego oczach za każdym treningiem i za każdą próbą tutaj przed kamerami czy w studio, że mu się zaczyna to podobać, że podoba mu się atmosfera, to, że też może wystąpić za Anitą i pomóc ją, wesprzeć ją, że tak powiem, w programie. I to było fantastyczne, jak taniec tańcem, szybko złapał kroki. Jedyne, o co mogliśmy się martwić, to ten stres, no bo jednak te 2 miliony ludzi, którzy oglądają nas, kamera, która się włącza i wszystko, co idzie na żywo, no też mimo wszystko stresuje nawet mnie, gdzie ja wiem, o co chodzi, wiem, jak zatańczyć, więc to był jedyna rzecz, o którą ja mogłem się martwić, ale te emocje, to wzruszenie, jakie widziałem za każdym razem, jak Anita tańczy z bratem, było jakby nie do opisania i o to w tym chodziło, więc ja tam w ogóle nie chciałem przeszkadzać im. Niech oni sobie tańczą i tańczą razem. Ale wiecie, co jest najfajniejsze? Jakby, to znaczy, że ludzie z produkcji, że jakby osoby, które się nami opiekują, make-upiści przychodzili i mówili, że płakali po naszym występie z bratem. Tak. Jezus, to jest takie cudowne, to jest jakaś najwspanialsza nagroda. Nie oceny, nie, tylko ta energia, że my ją daliśmy i ktoś ją odebrał, to jest super. No właśnie, tam się jeden taki mały zarzut pojawił, że za mało tańczył ten twój brat. Jacek, no czemu tak mało tańca? Przepraszam, to ja powiem. Mój brat pracuje od godziny 6 do godziny 18. Naprawdę trzeba mieć jakiś takt i wyczucie jakby dobra, przestajemy. Chodzi o to, że te występy były krótkie, miały minutę, może minutę tam, nasz występ miał ze 3 sekundy i dla mnie najważniejszym było pokazać ich razem, a
wchodząc na ten parkiet, będąc tam razem, ja tam mogłem stać na tych schodach i stać, ale no też musieliśmy coś zatańczyć razem, więc wydaje mi się, że brat idealnie się wplótł jakby w naszą choreografię. Odnalazł się fantastycznie, był sam z Anitą na tym parkiecie, sam musiał zacząć, sam musiał się pokazać jako pierwszy, więc jakby uważam, że to było jakby, uważam, najbardziej dla mnie docenione w tym wszystkim. A to, że on tańczył i mógłby tam tańczyć jeszcze kolejną minutę. Chodziło o to, że w ogóle tam wyszedł ale i poprowadził. Ale mój brat tańczył w ramię i tańczył walca, a nie przechadzał się i po prostu dokładnie. Machał rękami. My tam dociskaliśmy te łokcie, my tam swingowaliśmy z nim, wiesz. Więc to było według mnie najbardziej jakby wzruszające, że on tam był z nami, dobrze się bawił. To było bardzo emocjonujące i bardzo miłe dla oka. Ale to jednak... Chciałam powiedzieć, że jestem totalnie dumna z mojego brata i totalnie mu dziękuję. To jest właśnie piękne. Ja tylko się na zakończenie jeszcze was zapytam, czy tęsknicie za Dagmarą? Jeszcze raz. Czy tęsknicie za Dagmarą? Ja chciałam skończyć temat Dagmary. Dagmara jakby podjęła swoją decyzję, jakby naprawdę nie będę komentowała tego. My tęsknimy za wszystkimi, nie tylko za Dagmarą. Tutaj za Krzysiem, za Aleksem, za Adamem. Za Kamilem, tak. Za wszystkimi, którzy tutaj byli. Szkoda, że jakby media nie otaczają tak wielką opieką innych zawodników, którzy odpadli. A to cieszycie się z powrotu Krzysia, chociaż na jeden odcinek? Tak, ja z Krzyśkiem gram w spektaklu. Myśmy wczoraj graliśmy razem spektakl i on w ogóle improwizował i wpludł jakby w spektakl. No, bo ja tam gram Ewę. Ewa, wolałabyś paso czy foxtroty? Ja mówię, Oscara, nie wiem co ty byś wolał. Krzysiek jest super w ogóle facetem, ciepłym, życzliwym. Zrobił bardzo duży jakby też progres w tym programie. Super, że się zdecydował wrócić i myślę, że z Olą tak, i z Sarą uważam, że fantastyczną rzecz zrobił. Nawet dla tego występu było fajnie go widzieć znowu, bo to co zatańczyli we trójkę też było bardzo wzruszające, więc gratulacje dla niego. Szkoda, że odpadł znowu. No ale taki jest program, no tak jak mówimy, no my tęsknimy za wszystkimi, najchętniej byłoby tańczyć, żebyśmy tańczyli wszyscy razem od początku do końca. Niech tam ktoś wygrywa, no trudno, ale żeby wszyscy tańczyli w każdym tygodniu, no szkoda, no ale niestety. Powinny być takie zasady, jak twoja twarz brzmi znajomą, że nikt nie odpada, tylko ktoś wygra dla ser charytatywny. Wiesz, ja myślę, że to jest jakby, że to jest fajne, dlatego że tu się spotkają tak różne osobowości, znaczy każdy z nas jakby w swoim charakterze osobowości przestrzeni robi totalny progres. To znaczy nam pewnie aktorom jest też, czy piosenkarzom jest trochę łatwiej, bo my mamy na co dzień do czynienia z widownią, ale nie wiem, takim osobom, które jakby nie mają tego kontaktu, nie mają tej energii od widza na co dzień, jest jakby bardzo trudno. Więc mam takie poczucie, że trzeba nas też jakby mierzyć do jakby tego progresu, który my robimy od początku programu, a nie mierzyć nas do jakiejś jednej wspólnej... Nie wszyscy jedno ten. Miasto. Tak. Tak mi się wydaje, to, nie? Na pewno gorzej na przykład taki Krzysiu, który odpadł... na przykład, nie wiem, Kamil czy ktokolwiek inny, kto nie ma na co dzień styczności ze sceną, on musi się ograć, tak? On musi przejść jednym odcinku. Adam, tak, właśnie, no właśnie. A Adam, który tak naprawdę odpadł w drugim odcinku, ledwo co nabrał doświadczenia wychodząc na scenę, więc szkoda, uważam, że na pewno dzisiaj jakby mógł zatańczyć 8 odcinków, to by wyglądało to totalnie inaczej i mógłby nawet być faworytem, więc uważam, że tego jest szkoda, że niestety, ale ci uczestnicy muszą odpaść, a ci, którzy odpadają na samym początku, jakby dla mnie jest przykro, że nie możemy ich widzieć w innych odsłonach, które mogłyby być dużo lepsze, tak? No tak, ale właśnie to też pokazuje, że jakby ten program to są widzowie, to jesteście tak. Wykochani i bez was byśmy nie byli w którym? W 9 odcinku! Półfinale. Dobra, no tak. Więc bardzo wam dziękujemy za każde słowo wsparcia, za każdą wiadomość, za każdego SMS-a, z linka, nie wiem, tam z aplikacji wysłanego na nas. Dziękujemy wam bardzo. Jutro zaczynamy o 9, kolejny tydzień pracy po to, żeby dać wam wzruszenie, emocje, chyba zabawę nawet. No, nawet i radość. Zabawę.